tylko mam nadzieję, że wszyscy Państwo, którzy tak działają na rzecz Nasielska, mieszkańcy Nasielska, nie będą mieli kłopotów. I tutaj apeluję do pana burmistrza, w związku z jego dość taką już legendarną nadwrażliwością na własnym punkcie, żeby pozwalał mieszkańcom zadawać pytania, nawet te trudne, żeby współdziałał z nimi i żeby wszystkie procesy, także te inwestycyjne, działy się w sposób transparentny, żeby mieszkańcy nie mieli wątpliwości.